Cześć, witam Synergik w kolejnym odcinku Odchamiamy się. Rzadko seria jest kontynuowana, ale staram się większość książek, które dotyczą jakoś tam sposób gier, dla Was recenzować. Wiem, że kiedyś było więcej tych książek, były bardziej zróżnicowane i wiem, że wiele osób sięgnęło po publikacje, których tutaj omawiałem. Możliwe, że jeszcze wrócę do tego, zobaczymy. Natomiast dzisiaj mam dla Was książkę Rafała Kosika, Bez przypadku, opartą na grze, czy też RPG, czy komputerowej Cyberpunk 2077. Jeżeli mieliście okazję oglądać moje zeszłe, dawne recenzje, gdy omawiałem książki, które były tak naprawdę prekursorami Cyberpunka, a mianowicie książki Williama Gibsona i była to trylogia ciągu. I tutaj chciałbym na początku powiedzieć, że książki z gatunku Cyberpunk są dosyć trudne, jeżeli chodzi o sam odbiór, przynajmniej te Williama Gibsona, bo czytelnik w tych książkach zazwyczaj jest po prostu turystą. Mamy świat przedstawiony przez autora, który nie wyjaśnia nam w zasadzie, dlaczego tak jest, dlaczego to tak działa, po prostu jest. A my jesteśmy w pewien sposób pasażerem, który ogląda to trochę zza szyby, bez wyjaśniania wszystkich niuansów całego świata. I William Gibson troszkę dał podwaliny pod gatunek cyberpunk i właśnie ten typ taki narracji niewyjaśniającej w zasadzie niczego. I Rafał Kosik widać, że poszedł w tą stronę, ale w przypadku cyberpunka gracze są troszkę bardziej uprzywilejowani, bo grając w grę, kończąc grę, my wiemy o tym świecie na tyle dużo, że Rafał nie musiał się silić na to, aby nam wyjaśniać. Przykładem na przykład może być, nie wiem, Trauma Team, tak? Jeżeli graliście, wiecie, do czego to służy, jak to działa, natomiast nie ma tutaj wyjaśniania, jak, co to jest w ogóle Trauma Team. To po prostu jest, więc choć zostało to w pewien sposób zachowana ta idea samego cyberpunka stworzona przez Williama Gibsona, no to gracze jednak tutaj łatwiej mogą się w tym świecie poruszać. Zacznę od tego, że książki się tak naprawdę nie czyta. Tą książkę się tak naprawdę połyka i muszę przyznać, że to jest dosyć gruba. Ile to ma? 453 strony, a łyknąłem to w 2 dni, nawet nie wiedząc kiedy. Widać, że Rafał bardzo dobrze posługuje się, czy też porusza się po gatunku cyberpunka. Widać, że rozumie ten świat i stara się z niego jakby wyciągnąć te wszystkie elementy, które my poznaliśmy w trakcie gry. Nie, też tutaj widać, że odrobił troszkę pracę domową i sięga też po inne gatunki cyberpunka. Ja czasami się tam uśmiechałem pod wąsem, kiedy czytałem o karabinie, który, o gościu, który w karabin włożył szybkostrzelną amunicję i karabin był od razu na śmieci, co tak naprawdę jest nawiązaniem do Ghost in the Shell. Takich smaczków jest troszkę więcej, aczkolwiek trzeba je tutaj samemu sobie wychwycić. Natomiast faktycznie książka jest napisana bardzo wartko, bardzo, bardzo tak się czyta, to widać, że ma Rafał Kosik ma lekkie pióro, nie zamula i czyta się to naprawdę bardzo dobrze i bardzo szybko jakby pochłania nas ten cały świat. Również w odróżnieniu od wielu książek na podstawie gier, które no nie były za dobre, muszę przyznać, czytałem ich trochę, kilka było niezłych, ale wiele z nich to takie trochę wyrobnictwo bazujące na popularności gier. Tutaj Rafał Kosik poszedł w troszkę inną stronę, nie wykorzystał bohaterów znanych z gry, czyli V, a stworzył własnych bohaterów. I tu jest właśnie takie jedno genialne zagranie, jeżeli interesujecie się ogólnie troszkę cyberpunkiem, chociażby tym, tylko mówię o tym papierowym RPG, to wiecie, że cyberpunk to gra, w której możesz być tak naprawdę wszystkim, każdym. Nie ma znaczenia, jaką postać wybierzesz, jaką ona ma specyfikację, co robi, kim jest. Możesz być absolutnie każdym. I troszkę tutaj w Bez przypadku Rafał Kosik troszkę do tego nawiązuje. Mamy ekipę gangu z przypadku, czyli ludzi, którzy tak naprawdę nawzajem się troszkę nie znają, wykonują skok, nie wiadomo na czyjeś polecenie, nie wiadomo dlaczego w ogóle się zeszli, żeby ten skok wykonać. I mamy jakby sześć osób, które są totalnie z różnych jakby warstw społecznych, może bym tak nazwał, i troszkę z różnych
działalności. Mamy, mamy korpowskę, mamy netrunnera, mamy stripteaserkę, mamy ripperdoka i mamy, no już nie powiem kto, bo tutaj by był za duży, może za duży byłby spoiler. I to pozwala nam wejrzeć w różne strony, czy też w różne dzielnice Night City, bo każda postać ma swoje życie i tutaj też, może to nie jest aż tak tutaj rozwinięte, ale też mamy okazję zajrzeć w życie każdej z tych postaci i zobaczyć, jak różnią się poszczególne postacie. I to jest też fajne nawiązanie, właśnie troszkę taka, można powiedzieć, że troszkę tworzy z tych postaci taką drużynę RPG-ową, taką jakbyśmy zrobili pewnie podczas gry fabularnej, ale dzięki temu, że mamy zróżnicowanie tych postaci, mamy przełączanie miejsca akcji w różne miejsca, tak? Inaczej będziemy, inaczej poczytamy na przykład, jak się zachowują w korporacjach, a inaczej na przykład, jak zachowują się stripteaserki w Night City. I to jest też bardzo fajne, bo dzięki temu poznajemy mnóstwo postaci z różnych jakby perspektyw i przez to jakby mamy bardziej taki pełny obraz samego Night City. Myślę, że jakby był jeden bohater, główny bohater, tak jak na przykład w grze komputerowej, to by się do końca nie sprawdziło, bo to by były takie, musiały być przygody, a tutaj ta historia się rozwarstwia na kilka pobocznych wątków i każdy jakby dzieje się swoim torem, aczkolwiek one wszystkie łączą się w pewnym miejscu właśnie w postaci tych spotkania tych wszystkich osób. Sama historia, tak jak mówię, jest całkiem niezła. Mamy ten gang nieudaczników, tak jak tutaj na książce jest nazwana, przypadkowych ludzi, którzy dokonują skoku, kradną jakiś kontener i nagle wszyscy ten kontener chcą mieć, przez co szuka ich tak naprawdę całe miasto. Autor oczywiście też zadbał o to, abyśmy mieli Animalsów i Maelstrom i wszystkie te gangi, które znamy chociażby z gier i pewnie też z systemów papierowych. Także trzeba przyznać, że w pewien sposób książkowy cyberpunk to jest taki pomost łączący papierowe RPG z grą CD Projektu. Taki troszkę z jedną nogą jeszcze w papierowym RPG, ale w drugiej już właśnie w tym świecie, który został zaproponowany przez CD Projekt. Dzięki czemu ta historia jest dosyć świeża. Znaczy, tak jak mówię, nie jest to wykorzystywanie wątków i pomysłów z filmu, z gry, ale przy okazji bardziej taka historia autonomiczna, która rozszerza nam wiedzę o świecie, o bohaterach, których tak naprawdę również w grze raczej nie spotkamy. I przez to muszę przyznać, że naprawdę fajnie się to czyta. Książka ma też kilka ciekawych twistów, także wciąga, naprawdę wciąga, czyta się to bardzo szybko i na pewno jeżeli graliście w cyberpunka i brakuje wam książkowego cyberpunka, no to bez przypadku jest naprawdę bardzo fajną pozycją, która ten świat jeszcze bardziej nam rozszerza i pozwala w nim tak troszkę jeszcze pobyć dłużej po skończeniu gry. Jak dla mnie bardzo fajna opcja. No przede wszystkim na pewno zaskoczyło mnie to, że tą książkę się bardzo szybko czyta. I to nie wynika z tego, że są duże litery, tylko raczej z tego, że ona jest dobrze po prostu napisana i ta fabuła jest wartka, historia jest wartka i to wszystko jakby napędza się na tyle, że cały czas jesteś ciekawy, co będzie dalej i przez to tą książkę bardzo szybko można połknąć, tak, jeżeli chodzi o bez przypadku. Także jak dla mnie bez jakiegoś takiego, mogę powiedzieć, że to jedna z lepszych gier, książek na podstawie gier, jakie czytałem. Czytałem ich trochę, były dobre pozycje, były słabe, ale ta jest jedną z lepszych i myślę, że powód tego wynika z tego, że Rafał Kosik nie trzymał się założeń tak silnie growych, ale też tych założeń systemów RPG, przez co nie ma się wrażenia, że to jest powieść miałka i płytka. Jest jakaś tutaj głębia, mamy bardziej zarysowane postacie, ich zależności wzajemne i to jest spoko, muszę przyznać. To jest spoko i myślę, że to jest rzecz, która najczęściej by wyszła właśnie przy okazji jakiejś sesji RPG w cyberpunku, natomiast tutaj bardzo ładnie to wszystko zostało połączone. No i sama historia trzyma w zasadzie w napięciu aż do ostatniej strony, bo tak naprawdę na ostatniej stronie dopiero
rozwiązuje się cała historia, także też tutaj bardzo ładnie Rafał Kosik podtrzymuje to napięcie przez 450 stron, co wcale nie jest łatwe, ale widać, że tutaj doskonale się to udało. Także powiem tak, jak dla mnie naprawdę książka godna polecenia. Jeżeli nie czytaliście, nie graliście w Cyberpunka, to czytanie tej książki może być dla Was takim bardziej doświadczeniem gibsonowskim, czyli że będziecie ponownie turystami w tym świecie, w którym będziecie musieli sami się odnaleźć i sami zrozumieć, jak ten świat działa. Nie wiem, które jest lepsze, natomiast no, książki Gibsona właśnie w ten sposób działały i tutaj można powiedzieć, że też w pewien sposób to tak działa. Także jak dla mnie naprawdę mega, mega fajna pozycja. To jeszcze Wam powiem, że Rafał Kosik był również scenarzystą serialu Cyberpunk 2077 Edgerunners. Także jeżeli podobał Wam się serial, to mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. Niemniej, książkę bez przypadku polecam. Rafał Kosik też nie jest takim autorem jakimś z przypadku. To jest znany publicysta w Polsce, także na pewno możemy być pewni, że książka trzyma poziom i jest bardzo wysokiej jakości i ja również tą książkę polecam, jeżeli chcecie sobie przedłużyć świat cyberpunka, naprawdę fajny, ciekawy sposób, bez przypadku da Wam właśnie tą możliwość. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.